żeby być spójnym, trzeba realizować to, co do tej pory Małopolska robi. Chciałem zauważyć, że w roku bieżącym, za 2014, Małopolska została uznana za region najbardziej innowacyjny, rozwojowy, a więc nasze działania w Małopolsce są postrzegane i są działaniami poprawnymi, zgodnymi z polityką Unii Europejskiej. A z trzech ostatnich dni ja osobiście wynoszę dwie rzeczy, które tutaj były omawiane i w stosunku do których podejmowane były stanowiska. Pierwsza rzecz kluczowa to dzisiejsze stanowisko marszałka Struzika z Mazowsza, mówiąc o instrumentach finansowych polityki spójności, żeby one się jednak nie rozjeżdżały nam między różne drobne działania, pozostawiając tych słabszych zupełnie na marginesie i koncentrując się na tych, którzy są zaradni, którzy są już dzisiaj relatywnie oczywiście bogaci. To pierwszy temat. Jeżeli te zasady zostaną wprowadzone w życie, będzie prościej. Również takie wyrównanie szans wewnątrz regionów. Myślę tutaj o Małopolsce. Trudno porównywać podkrakowskie powiaty, takie chociażby jak Wieliczka, z powiatem Gorlice. Na pewno Gorlice mają ładniejszą przyrodę, ale ludziom tam żyje się trudniej. Tam trudniej o inwestora, tam trudniej o rozwój gospodarczy i o te wszystkie działania, które wpływają na jakość życia ludzi. Pierwszy. Drugi temat, który był wczoraj, też stanowisko było odejmowane, uproszczenie wspólnej polityki rolnej. Żeby polityka rolna nie sprowadzała się tylko do działań bardziej socjalnych jak prorozwojowych, a tak niestety na dzień dzisiejszy jest, dopłaty obszarowe, one nie pobudzają do efektywności działania. Trzeba zastosować inne, bardziej proste i bardziej skuteczne mechanizmy. Te dwie rzeczy uznałbym za priorytetowe na tym spotkaniu. Oczywiście oprócz tego, że jest Open Days i jest szansa, żeby pokazać, o czym mówi Komitet Regionów i czym się zajmuje. Znaczy, one zostały zbyt spłaszczone. Niewielu, nie znam co prawda danych statystycznych, ilu rolników przeznacza otrzymane środki pomocowe na inwestycje, na rozwój produkcji, na innowacje też, ale w produkcji rolnej, na przetwarzanie tych płodów rolnych, a ilu traktuje to jako dopłatę socjalną, bo przecież jeżeli przy 2 czy 3 hektarach średniego gospodarstwa w Małopolsce dostanie te pieniądze, to one są za małe, żeby poważnie zainwestować, a gospodarstwo jest za małe, żeby te inwestycje realizować. Trzeba znaleźć inne kierunki działania, inne rodzaje upraw, te pracochłonne, te gdzie na małych obszarach można to realizować. Małopolska kiedyś z tego słynęła. Były duże zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego. To niestety dzisiaj odeszło gdzieś tam w bardziej odległą Polskę na szczęście. Ale i tak działania polskich rolników, oni są bardzo zaradni, pracowici i efekty tego widać. Ale nie tylko tymi obszarami się zajmuje Komitet Regionów. W tej chwili trwa głosowanie i debata nad poprawnością stanowionego prawa. 2 tygodnie przed wyborami do Parlamentu Polskiego to jest kwestia, która dotyczy całej Polski, dotyczy wszystkich tych, którzy kandydują do parlamentu, ale dotyczy także tych, którzy będą to kiedyś prawo musieli stosować, żeby to prawo pomagało godnie żyć i w sposób racjonalny wykonywać te ustalenia unijne, a nie było blokadą. Pani mówi o perspektywie 2007-2014. Zagrożeń takich bochni nie ma. Kończy się w tej chwili priorytetową działalność, jaką jest przebudowa trasy kolejowej Kraków-Tarnów. I na dzień dzisiejszy nie ma większych zagrożeń, aby to nie zostało do końca roku skończone zgodnie z kontraktem. Jest kilka drobniejszych rzeczy, które się nie udało zrealizować, chociażby parku dla samochodów przy dworcu w Bochni
No ale nasza procedura administracyjna jest taka, a nie inna. Natomiast te środki zostały w Małopolsce generalnie chyba najlepiej w Polsce wydatkowane i spożytkowane. To dzięki aktywności zarządu województwa, marszałka Sowy i jego zastępców, szczególnie marszałka Sorysa, ale także całego samorządu, bo to głównie przecież na samorząd. Oprócz wyższych uczelni i dużych przedsiębiorstw na samorząd spłynęła łaska wydatkowania tych pieniędzy. To znaczy Komitet Regionów opiniuje wszystkie projekty aktów prawnych, jakie trafiają zarówno do Parlamentu Europejskiego, jak i do Rady Europy. To wielka sprawa, że możemy pokazać to inne spojrzenie niż wszyscy. Moje obawy w tej chwili są skierowane do przodu. Tutaj musimy wszyscy w Komitecie Regionów bardzo się zmobilizować. I mówiąc o bardzo dobrym wykorzystaniu przez Polskę środków unijnych, o bardzo dużych ilościach, zarówno wykorzystanych, jak i zakontraktowanych, żeby nie przelukrować. Bo inne kraje mówią, dobrze wam poszło, super jesteście, wasz kryzys nie dotknął, boście to zrealizowali. Czy może wystarczyłoby wam dawania pieniędzy? Uważam, że w następnych perspektywach po 2020 trzeba już się przygotowywać do tego, o co będziemy aplikować, żeby były to racjonalne pokazywanie problemów, a nie tylko chwalenie się 370 miliardami. Ja jestem w Komitecie Regionów od początku, jeszcze jako obserwator z ramienia Polski pracowałem w Komitecie Regionów i chyba w tej chwili jestem stażowo najstarszym członkiem polskiej delegacji, mówię o stażu. I to widać jednak, nasz głos widać tutaj, jest wypracowany przez ostatnią kadencję około 40 opinii w różnych sprawach. Sprawach dotyczących chociażby wczoraj dyskutowaliśmy już w gronie polskiej delegacji nad takim programem, program Karpaty, bo w tej chwili wszyscy próbują tworzyć własne programy. Program Morza Śródziemnego, program Hiszpanii, program Afryki Północnej, mimo że nie z Unii Europejskiej. My musimy walczyć o swoje. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy za dużo.